Strzał na bramkę, gol! Tę najlepszą, jaką mieli! Grosiak, świetnie, Bilejszy! Teraz dystansu, pod poprzek, proszę! Nie ma gola! Bramkarza, teraz słupek! Efektownie tutaj Lipowski teraz będzie chyba strzelał, gol! Grosiak sam szuka tutaj pozycji do strzału, gol! Okazja na gola nad poprzeczką, a byłaby to kapitalna płynność! W szóstej kolejce uzdrowiskowej Ligi Halowej Ośmigielskie Ogrodzenia mierzył się z Joyson Quinnem. T-Best miał walczyć o punkty z Forever Football Team. Olimpijczyk chciał pokonać Forfan Wałbrzych, by utrzymać pierwsze miejsce w tabeli, przynajmniej do czasu rozegrania zaległego meczu Invenio z Joyson Quinn. Zrzeszeni Ale Jazz oraz Transweek i Kauto Lux przeciwko Invenio. Tego błędu tutaj, na pewno takich błędów na pewno się trzeba wystrzegać, patrzeć spokojnie, teraz jednak na skrzydło Sierocki nad poprzeczką, nie? Ale niezły przechwyt w środkowej strefie boiska, tutaj trzeba powalczyć, to pokazuje, że jest szansa na strzał na bramkę, gol, brawo dla Joyson za to. Nie obserwujemy, Pinkowski do boku, teraz jednak tutaj piłka w siatce, Eichel, piękne prostopadłe zagranie, no i tu zabrakło naprawdę kilku centymetrów. No, trzeba walczyć spokojnie o to, by utrzymać się przy piłce. Kolejna próba, rzut rożny tutaj zdobywa przewagę w terenie i jest trafienie. I znowu świetny przechwyt, szansa na to, by strzelić gola. Eichel przed, no, kończenia, ale to już trzeba wrócić do obrony. Sierocki wychodzi tutaj na dogodną pozycję bramkową, praktycznie rozklepana cała linia obrony. Na zagranie piłki w środek pod bramkę, no. Musi tutaj być już chyba trochę przyspieszenia. Pieńkowski zdobywa kolejnego gola. Jest już 4-1. Momenty ostatnie 60 sekund tego fragmentu meczu. No, słupek. Kazimirski do przodu. Niezłe zagranie. Dobre przyjęcie. Teraz tutaj jednak Kowal był bardzo szybki w polu karnym. Też sprawił, że tutaj łatwiej było mu zainterweniować. Krok do przodu, a tu kolejny gol, świetne uderzenie. Chwilę Kowalski na podanie, ale tej piłki się tym razem nie doczekał, a Jagodziński bliski był tego, żeby strzelić. Kula czekał na to zagranie, ale piłka za jego plecami już przejęta przez Brzezińskiego i Lipowski, no świetna interwencja, ulala. No, świetne zagranie, pewnie też Brzeziński, ale ta piłka poza polem karnym była tutaj chyba przez Radosława Brzezińskiego złapana. Broni Brzezińskiego, teraz jednak wracamy do tego, co się tu dzieje. Brzeziński, kapitalnie. Morozow i Jagodziński, Brzeziński, teraz słupek po tym uderzeniu. Przez środek, kula, pusta bramka, no i jest pierwsze trafienie T-Bestu w tym meczu. To będzie miało więc 15, Woźniak, na proszę, uderzenie w poprzeczkę. Filip Brzeziński, Lipowski broni to uderzenie, brawo tym razem dla bramkarza. I Radek Brzeziński traci piłkę z kulą, no i proszę, jaki tutaj fantastyczny błąd golkipera. Aż Filip Brzeziński się odwrócił i nie może w to uwierzyć. No, nie dziwię. No, tutaj strzał dobrze. Tam to wyglądało doskonale. Lipowski. Jeszcze raz Morozow, jeszcze raz Brzeziński. Okazja na strzał. Lipowski, świetna interwencja. Nie utrzymać takiego tempa, by tu dziś zrobić z piłką coś więcej. Trzeci gol już staje się faktem. No, zablokowane to zagranie. Filip Brzeziński jednak sam tutaj nie będzie chyba w stanie umieścić tego w bramce. A jednak zaskakuje mnie do tego stopnia pozytywnie, że ta piłka do siatki wpada. Nick Forever, Filip Brzeziński z Morozowem. Nie, zagrywa do Jagodzińskiego. Ten tutaj będzie chyba strzelał. Gol! No jest! Świetnie teraz tutaj techniczne zagranie. Ale znalazł tutaj Filipa Brzezińskiego. Ten będzie szukał strzału na bramkę i broni Marek Lipowski. Widzicie, Nowacki jeszcze raz tutaj znalazł Żuka. Brzeziński zatrzymuje Żuka. Jeszcze Nowacki. Gol! Gol dla T-Bestu! Żuk, Kowalski. Teraz Żuk już blisko środkowej strefy boiska. Jest Woźniak, będzie gol, kula podwyższa na 5-2. Strzałem
ale no nie. Drugi taki bubble w tym meczu bramkarza Radosława Brzezińskiego. Piłka wpada do siatki, 6-2, 50 sekund do końca spotkania. Dobrze jednak teraz zatrzymane przez Ciocha. Cioch przed szansą. Brawo, Rudzki. Świetnie. Teraz tutaj bramkarz wprost pod nogi rywala. Jest już Dobrowolski przed szansą. Brawo. Słupik może oddać strzał na bramkę. W słupek trafia teraz Słupik. No i Słupik z Dobrowolskim. Teraz to uderzenie tutaj. No, myślałem przed chwilę, że to już nie uda się. Sztuka tutaj dla sztuki. Sytuacji. Dobrowolski do Forysia, będzie szansa na trzeciego gola i teraz kapitalnie wraca do obrony Szymańczak. Jeszcze te indywidualne starcia pod bramką, bo wciąż wynik korzystny dla Legez. Dobrowolski, no to już naprawdę wydawało się, że nic innego jak tylko umieścić piłkę w bramce. A proszę, jeszcze nie tym razem. Dużo miejsca i czasu w środku mają teraz jego koledzy. Jest już Kmera pod bramką. No musi w końcu to się skończyć golem. Do trzech razy sztuka w takich sytuacjach. Tym razem już piłka w siatce. Świetny teraz też i powrót Kuny. I on ma okazję na czwartego gola, ale strzela obok. Ta przewaga. Kmera. Kuna w środku, dobry strzał, ale też i dobra interwencja. Tak zostawił piłkę za plecami, tylko że nie zorientowali się tam partnerzy i szybka kontra, Dobrowolski uprzedzony do tyłu. Tutaj teraz już spokojnie trzeba to rozegrać. Mają sporo miejsca w środku pola, jednak też i Pański odważnie, dobre wejście. Teraz z drugiej strony w słupek. I niezła piłka, szansa, Cioch i bramka! Jest gol dla Zrzeszonych, no warto tutaj więc walczyć do końca. Prowane przez Bońskiego, ale tam też bardzo dobrze Pański zaryzykował. Wszedł bramkarza, pusta bramka, a i proszę, myli się Dobrowolski. Pański być może teraz z dystansu, pod poprzeczkę, bardzo ładna bramka na koniec tego spotkania. Grosiak do Szyszki, Bilejszys, no chyba tam był kontakt, teraz Grosiak, świetnie, Bilejszys czeka na uderzenie, gol, no nie ma bramki. Uderzona, Grosiak z wodem, mija rywala, Bilejszys, kapitalna, świetna interwencja bramkarza. Skoncentrowanym Grzegorz Wroczyński ma Mateusza z drugiej strony. Nie udało się, chociaż jeszcze się jednak udało i doskonale minął tutaj Wroczyński. Mazura ucieka bardzo szybko tutaj, nabierając prędkości, indywidualna akcja i gol, gol, bardzo ładnie Kostko kończy akcję Mateusza Wroczyńskiego, 1-0. Szyszka spokojnie popatrzył w lewo, ma tutaj trochę miejsca, Bilejszy jest taki instynktownie, ale broni, no to więc trzeba jeszcze raz poszukać możliwości oddania strzału. Jeszcze jedno zagranie do środka, tutaj teraz akurat Skarbiński dostaje piłkę na wykończenie. Będzie gol wyrównujący, tak jest, piłka wpada do bramki. No, proszę, sędzia jednak pokazuje, że gola nie ma. Grosiak, świetnie, Bilejszys, kapitalnie tutaj instynktownie tak wyciągnął nogę w kierunku prawego słupka. To dało mu możliwość reakcji, teraz jeszcze raz Bilejszys. Kwestia wydarzeń dla Inwenio. Wroczyński, Bilejszys, ależ świetna interwencja tutaj bramkarza Transway, no genialna wręcz interwencja. I Szyszka jeszcze raz, a teraz już ta piłka wpada do bramki. Szyszka ucieka z Wroczyńskim, do niego podanie na tym Oskarem Bilejszysem. Tutaj Transway, jeszcze Mazur, mogło to zaskoczyć bramkarza, a teraz słupek po tym uderzeniu Grzegorza Wroczyńskiego. Sporo w tym okresie czasu. Ataka jak ta na przykład. Kraus obok bramki. Jeszcze nie odjechał, choć trzy bramki to bardzo dużo, ale to za moment może być już historia. Grzegorz Wroczyński zatrzymał się tutaj z tą akcją. Doskonałe teraz tutaj zagranie. Jeszcze Wroczyński, czyżby to w końcu? A przekombinowali trochę teraz. Iwenio wygrywając to spotkanie zbliży się do 4-0. Zbliży się do miejsce piąte. To drużyna Forever Football Team, która kończy tę kolejkę porażką. Jest gol honorowy. 5 punkty. For fun, kolejny gol Iwenio. To
Oto komplety wyników szóstej kolejki. Śmigielski pewnie wygrywają z Joyce'em Quinn 10-2. T-Best wygrywa z Forever Football Team 6-2, co jest dużą niespodzianką tej kolejki. Olimpijczyk Walkowerem wygrywa z Forfan Wałbrzych. Forfan, jako że nie przystąpił do rozgrywek, ukarany zostaje odjęciem jednego punktu. Zrzeszeni Wałbrzych przegrywają 1-4 za Legends. Transway GK Autolux ulega Invenio 1-5. Tabela po szóstej kolejce, po 15 punktów Olimpijczyk Invenio, Legends z 13, Transway GK Autolux 12 punktów, Forever Football Team 10, Śmigielski Zrzeszeni po 6, Tibes Grzegorza Michalaka z 4 punktami, Forfan Wałbrzych 3 punkty po tym, jak straciła ta drużyna wspomniany punkt za otrzymany walkover. Wciąż bez punktu Joyce'em Quinn Wałbrzych. Oto naszym zdaniem 3 najładniejsze bramki tej kolejki. Łukasz Pański, Bartłomiej Jagodziński i Tomasz Szyszka. Pański być może teraz z dystansu, pod poprzeczkę, bardzo ładna bramka. Zowem, nie, zagrywa do Jagodzińskiego, ten tutaj będzie chyba strzelał gol! No jest, świetnie teraz tutaj techniczne zagranie, genialna wręcz interwencja. I Szyszka jeszcze raz, a teraz już ta piłka wpada do bramki. Na koniec jeszcze piątka kolejki. Marek Lipowski, Przemysław Grosiak, Oskar Sierocki, Dominik Wodnicki i Mateusz Wroczyński. Gratulujemy serdecznie.